Dobra, i teraz tak, troszkę... Ale ten generał kosztuje 9 tygodniowo. Partiatik! Live. A nie, ja mu się zawsze płaci, nawet jak chyba w domu jest, tak? Ty, ale drogo, ja pierdzielę, potrzebujemy inwestycji. Ale nie mamy 12 dla tego kupca. Chociaż powiedziałem mu, że za kilka tygodni przyszedł. Pytanie, czy on przyjdzie teraz, czy nie. Trzeba inwestować w rozwój. Nie ma kupca, dobra. Przyszedł generał. Zobaczmy, co powie. Przynoszę wieści o sprawie Lorda Etona, Wasza Wysokość, czyli tego. Zgodnie z jego planem udało mi się wraz z oddziałami odbić jego córkę. O! No i gigaczat, zarąbiście. Boże, król przybył. Prawie żadne światło nie przedostaje się przez te okna. Te sale kiedyś błyszczały, Eryku. Eryku. Ojcze! Zobacz, co zrobiła. Asali podłożyła odchody pod moją poduszkę. Dlaczego powiedziałeś jej, że ci powiedziałam? Nie teraz! Ty! Ale może ten król jest taki rodzinny. Jak ją opluje, to się obrazi. Nie wiadomo, jaki jest ten król. Nie teraz. Siema, witam. Dzięki, Cholga. Dobra, nie teraz. Jestem zajęty. Nigdy nie masz czasu. Zajmę się tym później, na razie uciekaj. Jeśli nie umiesz nawet kontrolować swoich dzieci, to jestem zaskoczony, że nadal siedzisz tam, gdzie siedzisz. Chłop patrzyka wojska, nie mogę go obrazić. Niestety, opluł mnie, nie mogę z tym nic zrobić. I że ja wciąż stoję tam, gdzie stoję. Wybacz mi, ostatnio bardzo dużo się działo. Pytam, czy każesz mi tu stać, jak jakiemuś plebejuszowi. Och, oczywiście, porozmawiałem w izbie rady. Ja pierdziel. Masz dużo książek. Co ona tu robi? Pozwalasz ci... Ja pierdziel, chłop mi zaraz najedzie na moje państwo. Dziewczynko, uciekaj. Jestem królem. Czy cholerną nianią, Eryk? A jesteś. Co może być tak ważne, że nie możesz po prostu wysłać mi gołębia? Będę mówił wprost. Potrzebuję armii. Radowia zagroziła mi i mojej rodzinie. Radowia? Tutaj? Tak, oni. To prości ludzie, niewyszkoleni. Co ty na to? Dam ci 3000 żołnierzy. Moja armia poradzi sobie ze wszystkimi, co stanie im na drodze. Co, tak po prostu? Oczywiście, że nie. Widzisz, mój syn Iwo płacze i narzeka mi, żebym znalazł mu księżniczkę. Zawsze mi się pęta pod nogami. Najwyższy czas, żeby dorósł. Żona sprawi, że będzie miał się czym zająć. Zejdzie mi z drogi. Lors... Ja pierdzielę. A jej powiedziałem przed chwilą, że... Dobra. Lorsulia byłaby dla niego wystarczająco dobra. Mogłaby go nauczyć tego czy owego. Chcę również mieć dostęp do wspaniałej kolekcji książek, jakie tu masz. Plus do wszystkich innych, jakie możesz znaleźć. Nadal szukasz kuracji dla swojej żony? Jej stan się nie poprawił? Cóż, to nie twoja sprawa. Ty dostajesz armię, ja dostaję Lorsulię i dostęp do tych książek. Więc armia w zamian za małżeństwo. Tak, w życiu samej szybko łapiesz. Natychmiast wyślę armię. Ty! Zgodzić się? A on mną pomiata, nie podoba mi się to. Da mi 3 wojska i co? Szczerze nie podoba mi się to. Na moich warunkach to zrobimy, no. Muszę trochę jaja pokazać, że mam. Wiesz, żeby tak na mnie nie pluł, bo wyślę te 3 wojska i se uzna, że może jednak zajmie to królestwo, jak już tu przyszło wojsko. Nawet mimo, że ta córka już jest, wiesz, no ale luj z tą córką. Na moich warunkach i luj. Nie mogę tak po prostu pozwolić ci wziąć mojej córki w zamian za kilkuset ludzi. Daj spokój, Eryk. Oboje wiemy, że Davern widziało lepsze czasy. Kiedy nadejdzie Radowia, kto będzie chronić swój lud, twoją rodzinę? Zamierzasz rozkazać wieściakom, by walczyli z nimi widłami? Se 3000 dodatkowych ludzi. Dorzuć 22 złota. Ej, generał! Ale ja będę musiał płacić? Nie, jak go nie wysyłam na misję, to mu nie płacę chyba, nie? $22 golda wziąć? No dłuższe to jest. Ale nie wiem, czy to się... Ja chyba tego generała bym wziął. Wydaje się spoko, tylko ja będę... Ja mu nie płacę, jak on nie jest na misji chyba, bo wcześniej mi nie odejmowało. Po prostu nie będę go tak wysyłał często. Generała biorę. Płacisz? Nie. Nie! Golda i zainwestujesz? Dobra. Dawaj pieniądze. Dorzuć 22 zł. Na pokrycie kosztów ślubu i remontu naszego zamku. To nie problem. Mogę więcej wziąć. Armię wyślę jak najszybciej, ale chcę natychmiastowego dostępu do archiwów. Małżeństwo może zostać zorganizowane później. Pozwól mi więc zagubić się między twoimi tomami. Myślę, że zacznę od tego pokoju. Ty, ale ja córce powiedziałem... Oj. Ty, ale córkę oplułem konkret. To źle? Nie powinienem jej bardziej jakoś pomóc? Co jeżeli się wychuśta? Dobrze, możesz mnie znaleźć w sali tronowej, jeśli będziesz mnie potrzebować. Zobaczymy, co my tu mamy. Świetnie, zawarłeś nowy sojusz. Możesz teraz nawiązać więcej sojuszów. Ty, no 3K wojska, 3100 wojska, to już jest na stałe, tak? No ale w sumie to jest średniowiecze. Córka jest towarem, za który coś można wynegocjować. A ja wynegocjowałem wojsko i złoto, więc się opłaca. To jest średniowiecze. Ale mogę jej jednak powiedzieć, że wyjdzie za mąż. Teraz mi trochę głupio do niej iść. No ale dobra, idę do niej. Czego tu chcesz? Wasza wysokość? Aha, po prostu stoisz. Okej. Okay. Oj, oj, oj. A miałem tego kota głaskać, tak? Co to za smród? Czy to ty, Dusty? Cóż, to nie byłem ja. A już. Kot się zesrał, okej. Okay. Och, to ty. Muszę ci coś powiedzieć. Wczoraj, a czy tydzień temu. Nie wyjdziesz za mąż, nie bój się. Po tygodniu. No co, 3K wojska mnie przekonało i 22 zł. A może jej tego nie powiem? Muszę jej to mówić, czy nie? Nie, no dobra, powiem jej. Nie mamy wyboru. Musisz poślubić Iwo, księcia Atany. Ale przykro mi. Co masz na myśli? Czy ja nie mam nic do powiedzenia w tej kwestii? Potrzebujemy tego małżeństwa, aby zdobyć armię, która będzie nas bronić. Nadchodzi wojna. Więc zostanę poświęcona? Rozważałeś w ogóle jakieś inne opcje? Próbowałeś zaoferować im coś innego niż swoją córkę? Cóż. Wiedziałam, że w dniu, w którym uznasz mnie za dorosłą, po prostu sprzedasz mnie temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Czekałeś na to, nie możesz się doczekać, żeby się mnie pozbyć, prawda? Chciałabym być zwykłą dziewczyną, mieszkać w wiosce, niczym się nie martwić. Móc poślubić tego, którego kocham, a nie jakiegoś snoba, którego nigdy nie spotkałam. Głupi ślub, głupi książę i ty głupi. Dobra. Przejdzie jej. Histeryzuje jak zawsze. Ty mamy stary. Przejdzie jej, nie ma co się denerwować. Właśnie, co żonka na to w ogóle. Kochanie. Lorsulia wychodzi za mąż. Co? Nie. Czy Bejran Bejran nas znalazł, nie możemy na to pozwolić. Lorsulia poślubi Iwo, księcia Atany. Zawarłem traktat z Talisem. Małżeństwo w zamian za wojsko. Nie możemy pozwolić jej poślubić barbarzyńcy. Eryk, powiedziałeś, że znajdziesz inny... Eryk jest barbarzyńcą? Czej, Iwo to... A, dobra, ona nie ogarnęła. To dobrze. To wspaniale. Aha, dobra. Iwo to w końcu książę, a jeśli Lorsulia będzie żoną Iwo, to Bejran nie może nic zrobić. Armia Talisa może po prostu ich odstraszyć. Fantastyczne wieści, Eryku, wspaniale. Kto przygotuje ślub? Goście? Menu? Musimy udekorować salę tronową. Musimy kupić kwiaty i dekoracje. Potrzebujemy też zespołu. Zajmę się tym. Zobaczymy, jak się ma nasz skarbiec pod koniec tygodnia. Czy Lorsulia już wie? Tak. Nie przyjęła tego dobrze. Ach, ale co ona wie? Nie chciałaby poślubić tego barbarzyńskiego Bejrana. Kto wie, co Radawianie robią ze swoimi żonami. Nie zaskoczyłoby mnie, gdyby siekali je i zjadali na kolację. Okej. Daj jej czas, przekona się do tego pomysłu. Prawda, żonka ogarnia. Dobra, twarda baba, jest git. Wszystko ze mną w porządku. Myślę nawet, że zasnę dziś spokojnie. Czekaj, nie. Wszystko jest na mojej głowie. Co będziemy jeść? Gdzie dostanę sukienkę? Dobra, chillu jest. Idziemy. Dobra, jest git. Dobrze, że jest po mojej stronie. Trochę się bałem, że będzie przeciwko, ale jednak ona ogarnia, że wiesz, za dobrą partię wydaliśmy córkę. Będzie żoną księcia, który jest w naprawdę mocnym królestwie i dali nam 3K wojska za to i 22 golda. To jest serio dobry biznes. Piątkę do kamerki, jasne. Witam. Asalia? Ech, oczywiście, że jej tu nie ma. A ty co tu robisz? Wasza wysokość. Jak się masz? Dziękuję bardzo, ofizowaty. No to 5 dla ciebie. Dziękuję bardzo. Za 42 lata. Witam. Dziękuję ci bardzo. Jesteś królem, więc dlaczego słuchasz się tego mężczyzny w izbie rady, ojcze? Cóż, on też jest królem, wiesz. Ale ty jesteś lepszym królem. To on powinien słuchać ciebie. Tak. Mów ciszej, kartofelku. Wiadomo, że powinien się słuchać, ale spokojnie. Dobra, idźmy stąd. A, to jest ten sam dialog, dobra. Naszego armię, możesz go teraz najechać. Dobra, usiądźmy na tronie. Jak mogę pomóc? Opowiedz mi o przygotowaniach do bitwy. Dobra. Będę tutaj, dobra. Lord, dobra, ale to jest ten, co mu pogliśmy. Wasza wysokość, moja córka wróciła. Te matoły nawet nie wiedziały, co ich uderzyło, a uderzyliśmy w nich mocno. Gdyby nie twój generał, nie jestem pewien, czy mój plan by wypalił. Weź to złoto jako podziękowanie. 5 złota dał, tak? Nie, 4, dobra. 2 szczęścia. Ja pierdzielę, jaki biznes. Za jednego generała, dobra. Czyli tylko że na generała, bo on 2 tygodnie był na misji. Wydaliśmy 18, więc minus 14, ale 2 szczęścia. Dobra, biznes się i tak opłacał. Biznes jest okej. I jeszcze wiesz, dobre relacje z tym typem. Dziad nie widzi już czatu. Nie widzę, po prostu na ciebie pluje. Nie no, żartuję. Słuchaj, skupiam się na gierce, tak? To jest film, ty teraz oglądasz film. Rozumiesz to? Średniowieczne kino akcji. Więc opanuj się! Dobra, koniec dnia. Lepiej, żeby o tej bezbożnej godzinie to było coś ważnego. Wasza wysokość, w pobliżu widziano wojska. Ja pierdzielę, jak? Co? Przybyli po Lorsulię, Eryku, musimy coś zrobić. Wyślij generała, żeby to sprawdził. No minus 9 to będzie. Nie wysyłam, mam 3000 wojsk. Uspokój się. Uspokój się, Aureleo. Nie ma tu nikogo, by zabrać naszą córkę. Powinniśmy ustalić, co zamierzają. Wyślij generała. Zajmij się tą sprawą rano. -9, tak. Kup dekoracje, kwiaty na ślub. Kup ozdoby z tkanin na ślub. Twoi goście muszą do czegoś tańczyć. Ja pierdzielę, ile wydatków. Dobra, nie kupuję na pewno tkanin. Nie no, nie mogę nic nie kupić. Dobra, kupię zespół. Albo może... Jak 4 tygodnie do ślubu? Gdzie jest tak napisane? Był taki napis? Na dole? A, czas do ślubu, 4 tygodnie. Rzeczywiście. To... To nic na razie nie biorę. Nic. Zapisz i kontynuuj. Nie musisz kupować zespołu, już go masz. Dobra, zapisz i kontynuuj. Generał przyszedł. Czego się dowiedzieliście? Czego się dowiedziałeś? Sorry. Radowianie utworzyli posterunki stacjonarne wokół naszego zamku? Co? Obozy, jeśli wolisz. Planują kolejne posunięcia. Zniszczenie ich posterunków powinno skutecznie przeszkodzić im opracować nowe strategie, Wasza Wysokość. Chociaż mamy teraz w perspektywie otrzymania armii, nie powinniśmy dawać im żadnej przewagi. Powinniście spojrzeć na mapę, Wasza Wysokość. Wyślijcie agenta, aby jak najszybciej zlikwidował posterunki. Czekaj na mój znak, generale. Poinstruuję cię, gdzie uderzyć. Tak jest, Wasza Wysokość. Radowiańscy bandyci zrobili obozy wokół twojego zamku. Musisz wysłać generała, aby wyeliminować posterunki. Aby tracić posterunki, otwórz mapę, klikając poniżej przycisk mapa. Nie. Wyślij generała, wybierając radowiański posterunek i klikając ikonkę lupy. Eksploracja lokalizacji może spowodować zwiększenie zasobów. Co? W takim wypadku musisz zlikwidować radowiańskie posterunki. Możesz wysyłać dowolnego agenta do zrobienia dowolnej lokacji. Mam tylko jednego. Dobra, wyślijmy na tego. Wyślijmy. Generał, tygodnie do ukończenia. 1, dobra. Pomyśl? Ale w czym? O co ci chodzi? Co tu źle patrzę? No to tego, bo przy drodze jest. To przeszkadza, żeby ludzie przyjeżdżali. Rozumiesz? Ten to jest jakiś brudas. W lesie. Ten też. Przy drodze, przy drodze. Pod koniec dnia decyduję o wysyłaniu generała. Będziemy gotowi na ślub za 4 tygodnie, Wasza Wysokość. Do tego czasu należy usunąć radowiańskie posterunki. I nadal musimy zaspokoić potrzeby ludności. Dzięki kauryzu. Znalezienie równowagi między tymi dwoma zadaniami może być trudne. Dzięki, Andrzej. Dobry wieczór, Sparta. Ostatnio nie czuję się najlepiej na duchu, jednak dzięki temu, co robisz, mój humor staje się nieco lepszy. Zresztą, co robisz. Dziękuję ci bardzo, widzę. Będzie dobrze. Serduszka wysyłam. Dzięki bardzo, 8 miesięcy. Gladkę. Dobra. Znalezienie równowagi między tymi dwoma zadaniami może być trudne, jeśli niemożliwe. Przy naszych obecnych zasobach będziemy musieli ustalić priorytety. Chillu jest se, chłopie. Dobra, kupiec, inwestycja. Przychodzę z propozycją biznesową. Potrzebuję 12 zł. Dobra, to jest ten co wcześniej. Czekaj, co on powiedział? On coś powiedział chyba ważnego. Tylko przyskipowałem. Dobra, ale i tak biorę. Że się podzieli. A, okej. Zostaw woda, dziadzie, to w nocy obejrzę. Spoko, dam w nocy. Ale ja w nocy będę kończył streama, więc... Ale dam woda po streamie. Brzmi dobrze. Dobra, masz. Weź te złote i pozwól biznesowi się rozwijać. Cudownie, nie pożałujecie, Waszą Wysokość. Zacznę od zaraz. 8 solidnych stołów, 13 łóżek. Moglibyśmy zrobić tańszą wspólną komnatę. Będzie wyśmienicie. Dobra, biznesem. I to jest to. Państwo musi składać się z przedsiębiorców, rozumiesz? Dlatego wspieram lokalny biznes. Rozumiesz to? Jestem dobrym królem. A ty co chcesz? Mogę ci w czymś pomóc, kartofelku? Jak na razie zarobiste. Co do tej pory sądzisz o gierce? Fajna gra jak na razie bardzo, no. Bardzo mi się podoba. Jeszcze nie graliśmy w tego typu grę na streamie, a fajna jest. Mogę ci w czymś pomóc. Martwię się o Lorsulia, ojcze. Co się z nią stanie, kiedy wyjedzie? Obiecała mi, że się mną zaopiekuje, a teraz odchodzi. Dlaczego miałaby kłamać? I co się stanie z Dustym? Co z Dustym? Czy bardziej martwić Lorsulia, czy też jej kot, Cydani? Oboje, naprawdę. To kot Lorsuli. Prawdopodobnie będzie chciała zabrać Dusty'ego, żeby dotrzymywał jej towarzystwa. Ale jeśli by nie wyjeżdżała, Dusty też nie musiałby jechać. Nie chcę, żeby wyjeżdżała. Możesz z nią porozmawiać? W sumie to nie jest wybór Lorsuli. Jestem pewien, że wolałaby zostać. Nigdy nie zostawiłaby cię celowo. Dlaczego więc to robi? Jeśli wolałaby zostać, powinna zostać. Czy możesz z nią porozmawiać? Przekonać ją, żeby została. Oczywiście, Cydani. Mogę spróbować ją przekonać, ale nie sądzę, żeby to coś zmieniło. No nieźle, córeczka okłamywana od najmłodszych lat. Lepiej sprawdzę, co z Lorsulią, kiedy będę mieć chwilę czasu. A ty co chcesz, Brudasiu? Wasza Wysokość, zabrali nasze bydło. Potwory uzbrojone w stal przyszły w nocy i zabrały wszystko. Oczywiście zostało dużo trawy, ale co z tego, skoro nie ma bydła? Czy możecie nam pomóc, Wasza Wysokość? Szuk zapasów, złoto. Mogę mu dać zapasy. Mamy sporo. Jak na razie. Złota mi żal dać. Damy mu zapasy. To powinno wystarczyć, by zastąpić twoje bydło i zapewnić jedzenie na jakiś czas. Idealnie. Dziękuję, Wasza Wysokość. Nie ma sprawy. Jestem dobrym królem. Rzeka przyciąga. A dobra, to jest... Jak mogę pomóc? Przygotowania do bitwy. Czego chcielibyście się dowiedzieć? Czy nasza armia jest gotowa? Z armią Talisa zmiażdżymy radowiańskie siły. Teraz musimy tylko skupić się na naszym królestwie. Okej. Dobra, przejdźmy się. Siema, senpai. Jak idzie? Dobrze, zarąbista gra. Jak nie ma? Nie ma i tu? A Dusty jest? Idziemy sprawdzić, czy jest kot. Nie ma. Nawet kota zabrałem. Wiem, że generał jeszcze będzie. Do kliknięcia. Tak, ojcze? Miecze? Miecze? Powiedz mi, że nie miałaś utarczki z Lorsulią. Jest na to zbyt delikatna, nie miałaby szans. Pozwól, że ja to ocenię. Pokaż, na co cię stać. Naprawdę? Będziesz walczył z dziewczyną? Tak. Dalej. Naprawdę nie wiem jak. Ponieważ nie mogę iść na rynek, musiałam znaleźć jakieś inne zajęcie. Ledwo je podniosłam. Mniej gadania, więcej walki. Ja mu biję. Zobaczymy, co potrafisz. Tylko powoli, ojcze. Cep na córkę i luj. Za wolno. Moja kolej. Masz dość sprawne ramię, młoda damo. Powiedz mi, Asalia, co się z wami dzieje? Nadal macie do siebie żal? Zamknęła się w swojej komnacie. Co za dziecko? Zostawiłaś kał na jej łóżku. Nie udawaj, że to jest powód, dla którego nie chcę wyjść. Czy pewnego dnia mnie też to czeka? W przyszłym roku skończysz 13 lat. Dam drugie. Że wiesz, że niby jestem dobrym ojcem, no ale nie mam wyboru. Nie chcę, żeby moje małe dziewczynki tak szybko odeszły z domu, ale prawda jest taka, że gdy dorośniesz, będziemy musieli znaleźć ci męża. Prędzej czy później. Chyba wcześniej tak o tym nie myślałam. To stawia wszystko w innej perspektywie. Byłam zła na nią za to, że jest tak irytująca, ale teraz jestem na nią zła, że mnie zostawia. Okej. Ja współczuję jej, ale komu teraz będę dokuczać? Cydani jest za mała, to nie to samo. Jestem pewien, że znajdziesz jakiś inny sposób na zabicie czasu. Chyba powinniśmy na tym zakończyć. Właśnie się rozgrzewałam. Myślisz, że moglibyśmy to powtórzyć? Tak. Tak. Znajdę cię, kiedy będę miał chwilę. Pewnie nigdy, jak przypuszczam. Już prawie nic razem nie robimy. Talis powiedziałby coś innego, wierz mi. Ojcze, przepraszam. To, co zrobiłam Lorsuli, było niesprawiedliwe. Przepraszaj mnie. Wiem, czuję, że najlepiej dać jej trochę czasu. Nie są nagrody za $100? Nie ma czegoś takiego. Ale naprawię to. Dobra. Uważaj na siebie. Nie rób żadnych głupstw. A kiedykolwiek ja robię? Cały czas. A ty co tu stoisz? Jak się masz? A to było. Dobra, git. Teraz siadaj do pokoju iść. A gdzie jej pokój? Muszę przecież napieprzyć córkę. Dobra. Kochanie? Jak idzie przygotowanie do ślubem? Jak idą? Potrzebujesz z czymś pomocy? Przygotowuję ręcznie robione dekoracje. Mam nadzieję, że Lorsuli się spodobają. Jestem pewien, że tak. Są urocze, kochanie. Ślub już tak blisko, a jest tak wiele do zrobienia. Myślę, że będziemy mieli pieczoną kaczkę i sałatkę z kaladur. Nie wiem jeszcze co z tortem. Muszę o tym porozmawiać z Lorsulią. Pozwolę ci skupić się na przygotowaniach. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, będę w sali tronowej. W tej grze $1 oddają. Kilka zakończeń. No tak wygląda ta gra, żeby miała kilka. Są wybory różne. Dobra, mapa jeszcze. Tu. Ja chcę tu wysłać. Ma znaczenie tak szczerze, gdzie ja wyślę? Chyba nie. Ta? Ja dam zachodni. Czemu dinozaury nie klaszczą, bo nie żyją? Ciekawe. Ciekawe, widzę. Chciałem a, nieważne. Nie będę obrażał nikogo. Nie jest lepszy zachód, bo łatwiej jest go bronić przez rzekę, natomiast zlikwidowanie tego na wschodzie pozwoli ci na pozbycie się jednej flanki. W przyszłym tygodniu zlikwiduję na wschodzie, co ty? Co to za problem? Tata, zlikwidujesz? To bez problemu. Co wy pieprzycie za farmazony? Wschodni bamurów nie masz tutaj? Tu łatwiej bronić, bo jest rzeka? To niemożliwe, że takie rzeczy mają znaczenie w tej grze. Niemożliwe, rozumiesz? Wy mnie skamujecie konkretnie. Dużo rzeczy ma znaczenie. Ja chcę przejąć to, mnie to nie interesuje. Pieprze. Generał wysłany i luj. Rozumiesz? Tyle w temacie. Ty, mogłem tego generała wtedy wziąć. Od króla ten miał dwóch teraz. Dwa, ale nie, już siana nie miał na nich. Dobra, wysłany. A mogę tu go też wysłać w tym samym czasie? Nie. Ok. Twoja gra nie widzów, więc rób po swojemu. No i git. Dobra. Zakończmy ten dzień. Ty, mamy już coraz ładniejsze zasoby. Można coś kupić. Może zatrudnię ten zespół? $15 kosztuje. Chociaż jeszcze 3 tygodnie zdążymy. Zdążymy, prawda? Do ślubu zostało jeszcze trochę czasu. Powinniśmy sprawdzić radowiańskie posterunki, skoro jest okazja, wasza wysokość. Dobra, spokojnie. Generał. Ani śladu radowian w zachodnim posterunku, wasza wysokość. Aha. Ale znaleźliśmy piekielny bałagan. Zostawili złoto i zapasy! Musieli się śpieszyć. Ile? SG! Zespół Maćka z klanu Pepejam. Dziękuję bardzo. Ej, ładnie, ładnie. No, zespół Maćka z klanu będzie grał, no. Pietra znowu. Wasza wysokość. Myślę, że wiem, że mnie ścigają. O kim mówisz? Wczoraj, kiedy poszedłem spać, ktoś był w moim pokoju. Poprzesuwali świece. Zostawili je na parapecie. Nigdy nie zostawiam świec na parapecie. Wasza wysokość. Okej, i co? Ty śmieciu, powiesz coś więcej? Widziałeś Lorsulia? Chyba wciąż jest zamknięta w swojej komnacie. Nie chce wyjść. Myślę, że najlepiej będzie dać jej trochę czasu. Nie wiem co robić, kochanie. Ślub jest tak blisko. Chciałabym, żebym pomogł im wybrać kwiaty, ale nie chce ze mną rozmawiać. Ale faktycznie masz rację. Wrócę do przygotowań. Oczywiście najsłodsza. Żołnierz. Wasza wysokość. Kolejna wioska została najechana przez siły Radowi. Czy powinniśmy im pomóc potrzebującym? To może mieć wielki wpływ na zadowolenie naszych ludzi, wasza wysokość. Nie możemy pozwolić, by Radowia groziła naszym ziemiom. Na 2 tygodnie. Ale to przecież nie będę mógł tych obozów. Nie będę mógł tych obozów. Nie. No nie mogę tego zrobić. Trudno. Nie. Nie wysyłam. Trudno. Niech spada zadowolenie. Mamy 18. Ja inwestowałem w zadowolenie cały czas. Francja, Maroko 1-0 dla Francji w 5. minucie. Czaisz? Pieprzyć to. Nie, ja nie chcę. Musimy przygotować się na... -1 tylko. Miejmy nadzieję, że Radowianie nie uderzą ponownie. Dobra, jest to ok według mnie. Dobry wybór to był. Kupiec. Co tam masz, kupcze? Wasza wysokość, przynoszę miksturę, która może wyleczyć z choroby. Działa. Prawie zawsze. Leczy. Prawie wszystko. Za 5 sztuk złota nie znajdziesz... Co ty pieprzysz? Tele zakupy mango, średniowiecze. Myślę, że odpuszczę. Odpuścić tak dobry produkt? Ale skąd możecie mieć pewność, że nie będziecie go wkrótce potrzebować? Cóż, sprzedam go gdzie indziej. No to spiję przej. Rudasy jakiś. Na stos. Dobra. Kochanie. Jakie tam przygotowania. Wielki dzień za 3 tygodnie. Nie mogę uwierzyć, jak szybko ten czas mija. Lorsulia zupełnie nic nie chce angażować się w przygotowanie do ślubu, więc wszystko jest na mojej głowie. Byłaby mniej zdenerwowana, gdyby zrozumiała, że to najlepsza opcja, jaką mamy. Myślisz, że powinniśmy jej powiedzieć o obietnicy? Nie, Eryk. Jak myślisz, jakby zareagowała? Znienawidziłaby nas na zawsze za to, że obiecaliśmy jej rękę, zanim jeszcze się urodziła. Nie może się niczego dowiedzieć. Jak się trzymasz? Wszystko ze mną w porządku. Aha, dobra, to już było. Generała? No wiem. Zaraz wyślę. Czyli jej dalej nie ma, ta? Dobra, no to generał i skip tygodnia, bo tu w sumie już nic nie ma. Dobra, to teraz ten wschodni spróbujmy przejąć. Generał. Nauki mistrza Kutang klanu. Kieruj się głosem serca w decyzjach i potężna wichura łamiąca duże drzewa, trzcinę. Co ty piszesz? Widzą. Dobra, skip dnia. Wydać siano na zespół? Dobra, kupuję kwiaty. Kwiaty zostały zakupione. Tkaniny. Zdążymy. Ślub coraz bliżej. Musimy się upewnić, że te radowiańskie posterunki nie stanowią dla nas zagrożenia. Wasza wysokość. Spokojnie. Ani śladu Radowian we wschodnim posterunku? Nic po nich nie zostało. I wy mówiliście, że mi tam wysłał. Ale wy mnie bejtujecie. Bejterki z czatu. I co by tam było? Co by tam było? Tam nawet nie było jednej osoby. Wasza wysokość, dzięki nowej gospodzie, którą zbudowaliśmy, nasi pracownicy są szczęśliwsi i pracują ciężej. Możemy teraz orać znacznie szybciej. Nadal musimy utrzymywać gospodę, ale chciałem przynieść wam coś ekstra za pomoc. Co tydzień będziemy przygotowywać jedną sztukę złota dla królestwa. Pięknie, pięknie. To bardzo hojne. Nie ma takiej potrzeby. Czyli to jest pieniądze albo radość. Oczywiście, że potrzebujemy. Ty czekaj, ale to jest radość będzie co tydzień? +1? Radość raz. To bardzo hojne. Dziękuję ci bardzo. Nasi ludzie to doceniają. Odwiedź nas, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować dodatkowej pomocy. Dziękuję. O, kupiec. Witam. Wasza wysokość, tawerna, którą pomogłeś mi otworzyć, działa. Tak o niej głośno, że nie jest dla ludzi jedynie miejscem na przerwę między długimi podróżami. Teraz jest to też cel sam w sobie. Zgodnie z obietnicą zaczniemy teraz dzielić się z wami moimi zyskami. Co cały 1 złota co tydzień. Brzmi uczciwie, prawda? Ty, może wytarguję 2? Ja mu dałem 12. Czemu 1? Mało to jest. Targuję się. Ja targuję się. Czemu nie? Targuj się jak rasowy Żyd. No właśnie. Nie da nic? Co ty pieprzysz? Przecież ja dałem mu pieniądze. Targuję się. Pieprzę. To absurdalnie mało. Trójkę. Myślę, że będzie to sprawiedliwe dla nas obu. Chyba macie rację. Pieprzyć hejterków. Nie masz jaj. Śmieciu, co pisałeś się, targuj się. Słyszysz mnie, szmato? Nie masz jaj. Pójdziesz do pracy i ci powie chłop tak. 1500 miesięcznie. Pod stołem jeszcze bez umowy. A ty jeszcze mu jaja obliżesz. Śmieciu. Bez jaj. Pieprzyć cię. Targowanie się życiem. Co tam ukrywasz, kartofelku? Powiedziałeś, że nie mogę mieć kota, więc zdobyłam sobie innego zwierzaka. Nigdy nie mówiłem, że nie możesz mieć kota. Mówiłem jedynie, że nie kota Lorsuli. To ślimak. Znalazłam go w ogrodach i nazwałam go Plamka. Niecodzienne zwierzątko i oryginalne imię. Jest miły, ale nie jest kotem. Jest cały śliski i lepki. Trochę obrzydliwy, ale to najlepsze zastępstwo, jakie do tej pory znalazłam. Może gdyby Lorsulia nie musiała wyjeżdżać, mogłaby mi pomóc znaleźć coś lepszego. Polska muzyka. Widzę, co tu próbujesz zrobić. Iwo będzie chciał mieć Lorsulię u swego boku. Co jeśli kot by został? Nie. Nie da rady. Gdy twoja siostra wyjdzie za mąż, będzie musiała wyjechać z Iwo. Musi go wspierać. Nie może zostać z tobą na zawsze, wiesz? Więc nie ma innego wyjścia? Nie ma wyjścia. Myślę, że bardzo spodobałby mu się izba rady. Ojcze, kiedy mogę tam wrócić? Masz na myśli jego ślimaka? Jak mu było umazaniec? Plamka. To nie takie trudne, ojcze. Plamki, dlatego Plamka. Tak, tak, Plamka. Obawiam się, że przez jakiś czas nie będziesz mogła iść do izby rady. Król Talis będzie potrzebować tam aż do ślubu. Przebywać. Wieśniak. Wasza wysokość, potrzebuje... małej przysługi. Malusieńkiej. Czy miałbyś jakieś zbędne złoto? Jeden hawasz złota to wszystko, o co proszę. To wszystko. Wiem, że to rzadkie, ale byłby... Pieprzycie! Co ty na to? Wynoś się stąd. Daj mu. Ta, a potem obliżę jaja za 1500 bez umowy, dobra? Porypany jesteś jeden z drugim? Czemu mam mu dawać pieniądze? Przyszedł do mnie lump, upieprzony błotem, on nawet jednej stopy nie ma, ma kulę. $1 to nic? Chłopie, to nie są dzisiejsze czasy, że złotówkę nic nie jest warta. To jest średniowiecze, to jest złoto. Ty to rozumiesz? Dam mu jedną 39 ze skarbca. Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz to sobie? To tak jakbyś poszedł teraz do Kaczyńskiego, on by ci dał 1% PKB, bo przyszedłeś i powiedziałbyś, że nic nie masz. To by ci dał część państwa. Czy ty to rozumiesz? Nie mogę mu dać jednego, i to nawet więcej niż 1% jest. Nie mogę tego zrobić. Wynocha. Nie marnuj jego czasu. Pozwól, że sobie pójdę. Wieściak. Wasza wysokość, moja wioska została najechana przez bandytów. Niech zgadnę. Na ich sztandarach jest potwór? Nie, wcale nie. To na pewno byli miejscowi, ale uzbrojeni. Nasze zapasy żywności i bydło zostało skradzione. Bylibyśmy wdzięczni za wasze wsparcie. 2 tygodnie generał. 7 sztuk zapasów. Zapasy mogę dać. Dzięki. Dzięki DD Black i Wojtas. 5 złotych. Bogdabing, dawaj dalej. Dzięki bardzo, doceniam. Dzięki DD Black za tą samą treść wiadomości. Nie wyślę generała, nie wyślę. Albo mu nie pomogę, albo dam mu 7 sztuk zapasów. Zapasów mamy sporo, a potrzebujemy złota na wydatki, więc dam mu to, za radość. Mogę dać ci 7 worków zapasów. Mam nadzieję, że zrekompensuje to wasze straty. Powinno w zupełności wystarczyć. Jesteśmy bardzo wdzięczni. A ten sam? Wygląda na to, że Radowia ma naśladowców. Inni bandyci mogą teraz łatwiej unikać kary. Wiedzą, że wina spadnie na Radowian i mają nadzieję, że ich nie będziemy szukać. Po ślubie wszystko się ułoży, jestem pewien. Wasza wysokość. Dobra, wyszczać się jeśli muszę. Zara wrócę i gramy dalej. Zarąbista gierka. Witam. Ty, na ile na razie oceniasz gierkę? Bo wydaje mi się, że jest giga czad. No trochę tak, Mario, masz rację. Kupiec, o. Wasza wysokość, zostałem okradziony. Byłem w drodze do Hagos, kiedy grupa zbirów mnie napadła i zagroziła, że mnie zabije, jeśli nie oddam im wszystkich moich dóbr. Teraz nie mam nic i nie mam dokąd pójść. Czy jest szansa, że mogę liczyć na wasze wsparcie? Zgubiłeś swoje rzeczy? Czy dlatego tu przybyłeś? Wasza wysokość, może wypłacać rekompensaty każdemu, kto traci swoje rzeczy. To oczywiste ryzyko w twoim zawodzie. No tak, to jest średniowiecze. Jak nie wynająłeś ochrony, bo szmato szedłeś sobie, bo ci było żal siana wydać, to teraz się pieprz. Powinieneś był wiedzieć, że to może się kiedyś wydarzyć. Zawsze słyszy się o tych rzeczach, ale tak naprawdę człowiek nie wierzy, że mu się to przytrafi. Oczywiste ryzyko. Być może powinniście uczynić drogi bezpieczniejszymi. Pieprz się w dupę, śmieciu! Następnym razem wynajmij rycerzy do ochrony. Kogokolwiek z bronią. A nie. O drogi się będzie kłócił. To nie jest demokracja, że się o drogi kłócisz. Rozumiesz to? To jest monarchia. Chcesz powiedzieć swoją opinię, licz się z tym, że ci mogę język uciąć, szmato. A nie przychodzisz i jeszcze pieniądze chcesz. Dobra, wstajemy. Idźmy stąd. Niezła dyktatura? No tak, monarchia. Co znowu chcesz? Kochania? Jakie tam przygotowania? Czy Lorsulia w ogóle z tą rozmawiała? Nie, bardzo się o to martwię. Przez ostatnie kilka dni nic nie jadła. Mam nadzieję, że nam wybaczy pewnego dnia. Co? Oczywiście tak, nie może ona sprawdzić jej? Serio jesteś tak konkretnie? Mogę z nimi gadać, czy jak tych diamencików nie ma? Nie. Idźmy. Generał, no. To ostatnie zostało. Wysłano generała. I lecimy dalej. Dobra. Tkaniny kupmy. I w następnym tygodniu najwyżej się kupi zespół. A nie! Jeden tydzień. Czyli teraz będzie, tak? A kupię już teraz. Będzie. Mamy 22 zł, jeszcze 29 zboża. Jest ok. Królowa wasza was szukała, wasza wysokość. Okay. W północnym posterunku roiło się od radowiańskich szumowin, wasza wysokość. Udało nam się wyciąć większość z nich. To mi się podoba. Bez radowiańskich posterunków myślę, że jesteśmy gotowi na wesele, wasza wysokość. No i Ezga. A ten znowu? Wasza wysokość, zaczynam myśleć, że może jesteś w to zaangażowany. Co ja mówię? Dlaczego to powiedziałem? Dlaczego miałbyś mówić komuś, kogo znasz, że oni wiedzą? Lepiej odejdę. Mogę odejść, prawda? Co jest dupę z tym typem? Pany jakiś. Dzięki Warej za suba. O. Ojcze. A sorry, to córka. Ojcze. Lorsulia, nareszcie wyszłaś. Czy możesz spotkać się ze mną na murze, kiedy będziesz o chwilę? Chciałam z tobą porozmawiać. Oczywiście, zobaczymy się na miejscu. Wasza wysokość. Przyszłam tutaj, aby prosić o pomoc. Mój ojciec jest bardzo chory, ma gorączkę. Pomóżcie mi, proszę. Jest blady jak duch. Cały czas się trzęsie i poci. Próbowaliśmy leczyć gorączkę zimną wodą oraz nakładami z masła, cebuli i czosnku. Podaliśmy mu miksturę z piołunu i mięty. Nawet próbowaliśmy spuszczać złą krew pijawkami. Obawiam się, że może nie wytrzymać kolejnej nocy. Wasza wysokość, gdybyśmy mieli dostępną dworską wiedźmę, mogłaby poradzić sobie z tymi chorobami. To prawda. Powinnaś rozgłosić, że szukamy kogoś takiego. Co do twojego ojca. $7. Żeby stary przeżył jakieś wieśniaczki, 7 zł. A wynajęcie całego zespołu 15. Czy to się opłaca wydać 7 zł, żeby ten stary dziad przeżył? To jest dużo. Spadnie radość. Ale wydaje się sporo. Wiesz, no to tak. Zespół Maćka z klanu, więc taniocha. Masz dużo? Co ty powiedziałeś? Król nigdy nie ma dużo złota. Nie ma czegoś takiego jak masz dużo złota, jak jesteś królem. To się opłaca? Niech się pieprzy chyba. Chociaż... A co jak uratuje starego, a stary mi przyjdzie jakoś podziękować, bo może to jest jakiś mędrzec. Kto wie? To jest wiedźmin? Nie, wiedźmin nie może być zatruty. To jest jakiś śmieć. Menelowi 1 zł na buty nie dałeś? No, żulowi nie daję. To jest zasada. Albo nie jest mędrcem, tylko gejsz i podziękuję ci w inny sposób. Kurde, muszę się zastanowić. Chyba jej dam te złoto. Ciekawe mi, co się stanie. Tylko to jest dużo, to jest 7 złota. Ale teraz dostaniemy po tej rundzie dostaniemy 5 chyba. Czyli będziemy mieli 20, no to jest tak dużo. Dobra, niech ma, luj. Jak mam, to dam. To powinno wystarczyć, by kupić lekarstwo lub zapłacić uzdrowicielowi. Emir może go wyleczyć, jest drogi, ale to wystarczy. Jezu, Emir jaki dobry biznes ma. Ile on zarabia? Podatki trzeba podwyższyć w tym kraju. W tym kraju podatki są za małe. O kurde, ile rozmów. Dobra, ogrody. Emir kebab. Ale co ty gadasz? Jesteś gotowa na ślub? Tak, mam tylko jeszcze jedno pytanie, które muszę zadać wasza wysokość. Ta. Czy Plamka też może przyjść na ślub? Cóż, chyba ta. Ale musisz trzymać go przy sobie, Cydani. Zawsze trzymam go blisko, wasza wysokość. Dobrze, może przyjść. Nie zapomnij pożegnać się z Lorsulią. Wyjeżdża zaraz po ślubie. Dobrze. Muszę też pożegnać się z Dustym. Wszystko będzie dobrze, kartofelku. Wygląda na to, że szykuje się nie gorszy bankiet. Tak, dla ciebie może, ale nie dla Lorsuli. Nadal nie mogę uwierzyć, że wyjeżdża. Mam nadzieję, że zaprzyjaźnią się z księciem Iwo. Nie sądzę, żeby tego chciała. Wiem, żałuję, że nie mieliśmy więcej czasu na znalezienie księcia, ale tak widać musi być. Ile ma lat? Tamto co wychodzi za mąż? 13. A jej nowy mąż 50. Jak ci się to podoba? Król. Jak się czuje twoja żona? Miałem się o to niby nie wypytywać. Czy Jeles i Barawia zaprzestały już wojen? O co znowu walczyli? Tereny? Guślarstwo? Nie wiem i nie interesuje mnie to. Mam własne problemy. Czy w Hagos wszystko w porządku? Zawsze chciałem odwiedzić twoje piękne miasto. Dlaczego nie przyjedziesz? Jedź i przekonaj się, jak tam jest. Z pewnością lepiej niż w twojej zapchlonej dziurze. Śmieciu. Naprawdę jesteś szmatą. Znalazłeś też przydatnego w tych książkach? Leczenie gorączki, jak zapobiegać czerwonce, coś o malarii. Wszystko bezużyteczne. Jak się... Dobra, luj, pytam. Nie widziałem Palomy od lat. Czy jest choroba, czy jej choroba nadal nie ustępuje? Dlaczego jesteś jej taki ciekawy? Tak, wciąż jest chora. W przeciwnym razie nawet by mnie tu nie było. Jak już mówiłem, to nie twoja sprawa. Jak się ma Iwo? Chciałem dowiedzieć się trochę o twoim synu przed małżeństwem. Co jest do powiedzenia? Iwo ma królewską krew i sporo płacę za jego mentorów, aby upewnić się, że będzie co najmniej w połowie tak mądry jak ja. Zostawisz mnie w spokoju, Eryk. Próbuję się tutaj skoncentrować. Jesteśmy prawie gotowi. Kupiłem dekorację na tron. Będzie też zespół. Nie było potrzeby. Chcę tylko, żeby już było po wszystkim. Kogo obchodzą jakieś głupie... Pieprzyć to. To wydałem tyle pieniędzy na marne? Och, cóż, tak czy tak, będzie to spora impreza. Zobaczymy się na miejscu, tak na pewno. Co za szmata. Dobra. Super, 50 lat temu. Tak, Mariusz, no. Dobra, miałem do niej pójść na górę. Och, to ty. Chciałaś się ze mną widzieć. Przepraszam, ale nakrzyczałam na ciebie, ojcze. Kiedy nazwałam cię głupcem, nie miałem tego na myśli. Żałuję, że wszystko nie może być inaczej. Żałuję, że te kilka ostatnich dni złościłam się na ciebie, zamiast spędzić je z tobą. Wiem, kochanie, wiem. Kocham cię, ojcze. Też cię kocham. Wszystko będzie dobrze. Też cię kocham. Kocham cię bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie. Luli. Wiem. Nienawidzisz, kiedy tak cię nazywam, ale wciąż jesteś moją Luli. W porządku, tata. Będzie mi brakowało tego zdrobnienia. Twoja matka przygotowała niezłe wesele. Tak, lepiej się przygotuje, zanim mnie znajdzie. Do zobaczenia ceremonii. Dobra. Córka wybaczyła, jest git. Już głaskałem kota. Przecież o co mu chodzi? Po co ja idę w ten sposób? Ale już dostałem achievement za to, o co chodzi. Dobra. Kochanie. Jaki dom przygotowany? Wszystko jest gotowe. Oprócz ostatniej rzeczy. Wybór sukienki. Pozwoli ci czynić honory. Którą wybieramy? Środek. Ta to wygląda, jakby niedoprana była, a ta to wygląda jak... jak dla takiej starej baby. To wygląda na złoty środek. Nic specjalnego, ale za 25 sztuk złota? Jezus Maria, szmato. Czy ciebie popieprzyło? 10 wiosek bym za to wyżywił. Co o tym myślisz? Ta bufiasta, tak? Myślisz, że ta sukienka wygląda całkiem ładnie. Nie stać nas na to. Te. Bufiastą. Bufiastą, to jest to? Czekaj, nie stać nas. Ile tak chodzi? Ta na pewno się nie nada. Znalazłem ją w skrzyni z moimi starymi ubraniami. Nawet trochę śmierdzi. Nic by nas to nie kosztowało, ale co sobie wszyscy pomyślą? Co? To z całą pewnością żart. Daj spokój, kochanie, to nawet nie jest biała. Nie powinnam była pozwolić ci wybierać sukienki. Dobra, jest, są pieniądze w kieszeni. Dobra, jest git. Nawet nie chcę wiedzieć, ile to kosztuje. Co, nie spodoba się Iwo? To niech szuka gdzie indziej. Ale już i tak stary go zmusi do ślubu. Także spokojnie. Mapa jeszcze, jest coś? Wszystko jest na mapce rozpieprzone. 20 radości w ogóle, nice. Dobra, skip dnia. Przyżydzone S, no SG. Wszystko kupione. Zobacz, jak ładnie siano wpada. Zarąbiście. Dobra. Królowie Davern i Atany zawierają traktat sojuszniczy. Okej. Jestem przytłoczony pięknem mojej obecnej tu nowej żony. Będę zadowolony z jej towarzystwa, jestem pewien. I a on się uchlał. Czy ktoś może pomóc młodemu księciu? Ty wyśmiać go? Nie no, dobra. Niech ktoś mu pomoże. A jest Black Blue? Czy ktoś może pomóc młodemu księciu? To jedynie nerwy, to wszystko. Och, nie ma potrzeby, wstałem. A nie, on nie jest uchlany chyba. Jak mówiłem, zgromadzeni mojej żony, tak, wypijmy za to. Wybacz mi, ja... Ojciec powiedział, że powinienem wygłosić jakąś mowę. Nie byłem pewien, co powiedzieć. Mam nadzieję, że cię nie obraziłem. Wyglądasz to interesujący wybór sukienki, tak w ogóle. Dobra, szmato. Za darmo była. Iwo to dobry chłopak. Przyzwyczaisz się do niego. Wciąż jest lepszym wyborem niż Radowia. Nie pozwoliłbym ci poślubić kogoś nieodpowiedniego. Wiesz o tym, prawda, Lorsulia? Trochę niezdarny, nie da się ukryć, ale z tego wyrośnie. Będę się zbierał, jeśli pozwolicie. Talis. Gdzie król wali lotę? Jeśli chodzi o Radowian, to przypieczętowuje umowę Eryk. Dostajesz armię. Ja mam pełen dostęp do archiwów. Sztama. Nie byłem pewien, czy uszanujesz moją ofertę, Eryk. Jestem człowiekiem, który dotrzymuje słowa. Czego próbujesz mnie obrazić? Mówisz, żebym kliknął. Weź się cofnij do podstawówki i naucz czytać, ta? Chłopcza. Gdybym nie streamował, robiłbym w dubbingu i teraz byś mnie słuchał w największych filmach w kinie. Więc o czym ty, śmieciu, pieprzysz? Pytam się. O czym? Jestem słownym człowiekiem. Cóż, chyba tak. Impreza trwała w najlepsze. Wszyscy byli zajęci jedzeniem Dobra, pieprzyć. Szukałam go wszędzie. Przeszukałem każdy garnet, nawet w kuchni. Nie martw się, znajdziemy go, Cydani. Ta sałatka wygląda zaskakująco smakowicie. Czy to kaladurski przepis? Widziałeś jej sukienkę? Czekaj, co jest? Mogła założyć szmatę i nie byłoby w stanie odróżnić. Ja pierdzie. Te ślimaki są wyjątkowe i niegotowane. Ja pierdzielę. Ty zjadł tego ślimaka. Jakie ślimaki? To nie jest część menu. Plamka! Impreza czuła się lepiej niż, ktokolwiek się spodziewał. Aha. Słuchaj, myślę, że zmarnowałem. Spędziłem wystarczająco dużo czasu z gośćmi. Naprawdę muszę wrócić do archiwum, więc jeśli nie masz nic przeciwko, pójdę już, Eryk. Talis, wasza wysokość, idziesz tak wcześnie? Toas, wypij z nami, przynajmniej jeszcze jeden. Widzisz, idealnie na czas, wasza wysokość. Czy po tym będę mógł mieć trochę spokoju? Za młodą parę. Eryk, zrób coś. Wyślijcie po lekarza. No co tak stoicie, idioci? Słyszeliście króla, ruszać się. O kurde. Ja pierdzielę, co tu się w dupę dzieje? On nie jest, czy on... No to chyba nie mamy wojska. Ojcze? Wasza wysokość. Ojcze! Jak mogłeś? Eryk, jak mogłeś na to pozwolić? Eryk, ugościłeś nas w swoim zamku, za co jesteśmy wdzięczni, ale to? To się nam w głowach nie mieści. Jako gospodarz poniosłeś porażkę i jesteś odpowiedzialny za wydarzenia dzisiejszej nocy. Ja pierdzielę. Talis, król Atany, nie żyje. Iwo, jesteś jedynym synem Talisa. Nie masz wyboru, musisz wziąć na siebie ciężar korony. Śmiało, Iwo. Eryk, nie mogę w to uwierzyć. Nie zostajesz w wyboru. Jako nowy król Atany, moim pierwszym rozkazem jest... Wstrzymać armię, którą obiecał ci mój ojciec. I zwrócisz złoto. Wasza wysokość, wygląda na to, że królowi Erykowi udało się już wydać wszystko. Żałosne. Eryku, królu Davern, jesteś odpowiedzialny za śmierć Talisa, chyba że innemu zostanie udowodniona wina podczas sądu królewskiego. Do tego czasu Davern nie otrzyma wsparcia od Atany. Ja pierdzielę. Lorsulia, spakuj swoje rzeczy. Co? To on jeszcze mi córkę zabiera? Czekaj, nie możemy, nie możesz tego zrobić. Wasza wysokość, ślub się skończył. Śluby zostały złożone, małżeństwo zostało zawarte. Ja pierdzielę. Nie wyrobię. Miej odwagę. Kurde. Słyszę skrzyk, szef. Słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk, szef. Słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk, szef. Słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk. Słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk. Słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk. Słyszę skrzyki, słyszę skrzyk.